TV Niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Dzień dobry. Jakie ja tu znajome twarze widzę. Witam. Kiedy ostatnio grane tutaj było? Grane? Oj. Nie no, na tej płycie to w rezerwach, nie? Mecz ostatni był chyba, nie wiem, z BKS-em Bielsko albo coś takiego. A tak, było tutaj, tak? No było. Tak, to był najlepszy mecz Barwa Grubu, tak. 2-2. To co, z sentymentem dzisiaj, co? Jest sentyment do miejsca. O, oczywiście. Do ciebie, do miejsca, do kamery nie, bo jej nie widziałem jeszcze. No to dzisiaj pierwszy raz, szkoda, że w tych barwach. Nie, ale ludzie fajnie, pani Renie widziałem, kierownika widziałem, Tadzia widziałem, także... A, to wszyscy znali. A reszta, no to chyba z Morisu, bo tak dużo mają teraz do powiedzenia, nie? Tak. No, widzę, że tam, kurde, wszyscy emblematy i tak dalej. No, a jak tam, powiedzcie mi, kto tu jeszcze w ogóle tak od nas? No, Kamil Wodyka, Jadran Liberacki. A tego zdążyłeś poznać, czy gadać, nie? Nie zdążyłem tutaj. Piotr Gier. Tak, weź, strzelić, nie wiem. No nie no, ma strzelić, no jak to? Nie wiem, musimy właśnie tych nowych poprzedstawiać, bo na razie wszyscy... Nie, to przyjemność być z nim w Bełchatowie, potrafię wykorzystać sytuację, mam nadzieję, że kibice ruchu się w tym przekonają. Piotr jest skromny, boi się tego powiedzieć, ale... Oby na wojsku nie był skromny, nie? Nie, wojsko to co innego, ale dziękuję Robert i vice versa, też miałem przyjemność być w Bełchatowie. Ale tutaj widzę kółko wzajemnej adoracji, nie? Tak, pompa musi być. Dobra, idziesz do siebie. Idę do szatni się przygotować, nie? No to powodzenia panowie, coś tam padnie dzisiaj? Po zwycięstwo, na pewno. Ruch musi zagrać Gryfnie, nie? Ja. Gryf. A jak tam w ogóle nowe miejsce, CIA 6? Fajnie no, trochę byłem tu, jeździłem tutaj na mecze jak byłem młody. Zresztą jako kibic? Ja, bo ja chodziłem na Stary Chorzów do szkoły, do Zamce o, grałem. Kurczę. Na mecie się trafiło, na Wielkich Derbach byłem, dobrze wspominam. Fajne. Na Śląskim? Fajne. Czy tutaj? Ja, na Śląskim. No, te pierwsze, to, nie? To co, te była, pierwsze, ta, tak, to, co była ta, wtedy dobrze pamiętam, fana na tym, tak? Na Aten, jak Atletico z Realem grało, co było wielkie. Tak, tak, był zapowiedź, no to tam nawet Kanał Plus to pokazywali, no. Trochę życia też tu spędziłem jako, można powiedzieć, widz, ale... Teraz cieszę się, że mogę go zawodnić. No super, no, to gratuluję. Oby się, kurczę, jednak te czasy wróciły kiedyś, nie? Żebyśmy mogli na Śląskim zagrać znowu takie mecze. No. Ale to już w waszych nogach. No, tylko tak. To powodzenia. Nie, dziękuję. Warte. Witam serdecznie, panie Reniu. Cześć, kochanie. Witam, panie prezesie. Witam. Jak tam dzisiaj? Samo poczucie na mecz? Oczekiwania? No... Wygrywamy, nie? Jak zawsze. No, ruch może zagrać Gryfnie, nie? A pani Renia się nie wypowiada akurat w takim miejscu. Zawsze gramy o zwycięstwo i tym razem też tak będzie. Remisy nie przyjmujemy. Nie? No nie, u siebie tym bardziej remisy. Tym bardziej też. Klaudia, to znowu nowa fryzura, nowa kreacja. Do kogo ty się tak stroisz, powiedz ty mi? Nie bedni. Czyli jednak coś jest na rzeczy, Krzychol? Ja nic nie wiem. Ciekawe. Co tam u ciebie słychać? No nic no, piszą cię Marksiuki. I już! Aha! Ja zapomniał ty. Baleria, niestety. Kurczę, szkoda no. Szkoda. To chyba gorzej, nie? Tak na trybunach siedzieć i patrzeć. Gorzej, no ale wierzymy, że wygrają. No, oby, nie? Panie, dałem radę na pewno. To co, od następnego meju szpil włazisz, nie? We wtorek Uważam. Normalnie. Odpoczywam i ważę, nie? A tak potem kadra, nie? Kiedy wy to na ta kadra wjeżdżacie? Nie wiem, no jeszcze nie ma powołań, także nie wiem. No ale wiesz... Coś tam w październiku jest, ale jak będzie oficjalnie, to wtedy będziemy gadać. Dobra, jaki skromny. Dobrze. Nie no, dobrze. Zagraniczne inne były powołania. Tadeusz, syreny słychać. Czy to kibice Gryfa jadą? Nie ma kibiców Gryfa. No to po co te syreny? Nie wiem, nie mam pojęcia i zobacz. Panie Jakubie. Dobra, panie fotoreporter. Co tam słychać? Spokaj. Czy teraz musimy się przygotować. Przygotowujcie się mentalnie. Wszystko. Ale ty, Arturze, ty, dzisiaj takich brameczek ci życzę. Panie Lenucha, jest ten stolik. A jest stolik. A ty już widzę, znajdź jakieś zmiany. Są zawsze zmiany. No to jednak co, już można wazić, czy nie można? Ja chciałbyś, nie? Nie, ale zawodnicy, nie wiem jak tam zawodnikami. Zawodnicy też nie. Też nie mogą. I od razu jest porządek, wszystko poukładane, nic nie rozkopane, nie? Nie wiem, czy aż taki porządek. A kto jest za największym ciarachem w drużynie? Nie chciałbyś wiedzieć. Długolista. Teraz trzeba to wszystko wychować najpierw. No ja. Młodzi, no to trzeba wychowywać, jeszcze jest szansa, nie? Jak to się go do... Młodo gałązka się ugnie, słuchaj, nie? Kto się w domu tego nie nauczył, to już go nie nauczysz. No nie, ale jak nie? Jak jest młodo gałązka, to idzie nagiąć, a staro to idzie złamać, nie? No to też prawda. Najgorszy teraz to jest gwiazdeczka chyba. Jaką gwiazdeczka?
No, gwiazdeczkę mamy. Jaką? No, co słabo jesteś z wiadomościami. Bardzo słabo. Ty teraz myślisz, tą gwiazdeczką jest. Woda sodowa mu do głowy uderzy, co dzień to mocniej. Kurczę, to muszę pomyśleć. Ciekawe, kto jest tą gwiazdeczką. Może kibice wytypują, kto jest gwiazdeczką. Napiszą w komentarzu. Co tam, Szymonie, masz ty budle? Asset. Tutaj tak, puszeczka, bo będzie... Będą mi dziewczyny malowały buzię u dzieciaków, zaraz zobaczysz. No. I 200 następnych pamiętniczków, bo już się 500 rozeszło. 500 sztuk. Żeby tak ci wszyscy z pamiętniczkami regularnie chodzili, co? Wiesz co, dzisiaj się zapowiada, że będzie pełny sektor. Ja widziałem, rzucałeś na Twittera grafikę ze sprzedanymi właśnie miejscami, no to ładnie to wyglądało, tak? No wiesz co, no. Powiem to ci, takie rekordy, nigdy tak chyba nie było, co? Żeby tak, aż w 50-tych latach. 50? Ja widziałem, Kosmodrom widzisz tam stare zdjęcie, to jest fajne zdjęcie. No, było, a to podobno było zdjęcie reprezentacji Polski. Nie, no fajnie, ja się cieszę, że to się rozwija. Nie? No też życzę powodzenia i zobaczymy, jak to dzisiaj będzie. Chcemy zrobić kurde porządną Szkocję. Dzisiaj Szkocja musi naprawdę odlecieć do trybuna wyżak, no, w kosmos, nie? Tak, co pójdzie w Polskę, nie? Tak jest, do Szkocji. No to polecieć. Powodzenia. Nawzajem, nawet. Dobra, Tomasz, jak tam przygotowania? Co robisz? Co to za lista? No, robię dużo rzeczy, no. Ze speakerem prowadzę relacje, inne takie rzeczy. Dajesz radę? Muszę, nie? No, jak z ruchu to musisz, nie? Z ruchu. Przepraszam, czy już na antenie jesteście tutaj, czy jeszcze nie? Jeszcze nie. Jeszcze nie, no to dobrze. Jak tam przygotowania? Bardzo dobrze przygotowani jesteśmy wszyscy, zwłaszcza koledzy tutaj, mam nadzieję. Więc mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Nie będzie, mam nadzieję, nie będzie żadnych pomyłek przy strzelcach bramek, tak jak tam kiedyś bywało. No jeżeli ruch będzie strzelał, to mogą być pomyłki, tak? Okej, no to w takim razie mam nadzieję, że tak będzie. Jakieś typy na dzisiaj? Dobry mecz, piłka niech nie pęknie i wszyscy mam nadzieję, niech wyjdą zadowoleni ze stadionu. Tyle. Dobrze, no to życzę powodzenia udanego komentarza. Okej, dzięki. Proszę bardzo, ale tu udanego tutaj, że tak powiem, jak to się nazywa? Realizacji. Realizacji, właśnie, brakuje mi tego słowa, udanej realizacji. Okej. Jak tam dzisiaj? No dzisiaj będzie dobrze, powinni wygrać to spotkanie, bo są w lepszej formie niż byli ostatnio i wydaje mi się, że dzisiaj to spotkanie zakończy się zwycięstwem naszym. No, tego, jaka pan myśli? Ja patrzę zawsze optymistycznie na naszych piłkarzy i myślę, że też dają z siebie wszystko i pokażę naszym kibicom wspaniałą piłkę. Myślę, że 3 punkty będą. Oby tak było. Powodzenia. A pani od protokołu? Nie wiem, ja bym mi nokaut pani Renia, ale protokół pani nie. Bo daliśmy wasz protokół, a swój chcemy dać. Żebyście wiedzieli, jak gramy, nie? Znowu się kateczki pomyliły. No fajnie, Klaudii trzeba poszukać, bo to Klaudia. To Klaudia. Dzień dobry. Dzień dobry. Klaudia trzeba znaleźć. No? Klaudia? Nie, no. Chyba ode mnie z domu nie wyszła. Nie, tego nie puszczę, bo wyszła. A ja się ją pytał, do kogo ona się tak stroi, to już wiem. Cześć chłopaki. Co tam u was słychać? Co tam u was słychać? Dobrze wszystko? A ja, z kim przyszliście dzisiaj na mecz? Z babcią, tak? I z mamą. Babcia pierwszy raz na meczu? Babcia jeździ już na mecz od lat. Dziewuszki z przodku, ja? Z piłeczką, dziewczyny z sędzią. Dziewczyny z sędzią. Tak? Powiedzcie coś do kamery wszyscy. Wesoło. Kto wygra dzisiaj mecz? Kto wygra? No ale głośno! Kogo szukamy? Idziemy, idziemy. To nie tu chyba. Na boisko idziemy. Na boisko jest to tutaj. Takie duże korytarze, gdzie się pogubić, nie? No. Ja jestem dzisiaj bez waty. Tu są sędziowie, tu. Dobre. Żartowni sędzia dzisiaj, no. Ty powinniś łazić, nie? Let's go. Słuchajcie, jestem normalny, tak? Chcecie coś, podchodzicie do mnie, mówicie, nie podbiegaj i nie wymachuj rękami po sobie. Łapiesz każdy w tej minucie, bo nie grasz jeszcze dalej, tak? Przebiegasz to chyba, Marek, nie podoba mi się to, czy to, to jest nasze, to tak czy tak. Ale szanujemy się, walka i jedziemy, tak? Panie trenerze. Tak.
mieliśmy założyć czarne. Dzień dobry. Witam. Wszystkiego dobrego. Powodu zdrowia, powodzenia. Powodzenia trenerze. Wszystkiego dobrego, wzajemnie. Dzisiaj na zakurze numer 7 zabraknie pewnych kibiców. To Weronika i Adam. Już dzisiaj powiedzieli sobie tak. Dlatego życzymy wszystkiego najlepszego i wybaczymy, że ich dzisiaj sam nie ma. Już tam na tamtym sektorze fany rozwieszają, będzie dzisiaj ogień. Zresztą to będzie najgłośniejszy sektor dzisiaj. Najpełniejszy na pewno. Tak może. Jeszcze Chorzowianie już w polu karnym. Czeka tam na tą piłkę Kędziora i mamy rzut karny. Tak jest, 11 dla Niesiecki. Do zera, gol, gol, gol. Sektorze. No, sektor ma pełny, nie? Nie wiem, Bela, żeście już rozdali tych dzielniczków. Wiadomo. Ponad 70. O matko boska, no to braknie tak. Braknie. Nie, naprawdę. Braknie, no, według informacji, nie, które Ruch Prędzej umieścił na stronie, to zostały tylko 23 wolne bilety na sektor 1. Więc teoretycznie sektor jest pełny, nie? Niesamowite. Nie szło kupić na 1. Karnet już nie szło. Że wszystko zgadzane. Elegancko, elegancko, naprawdę. Rewelacyjna robota. Najgorzej jak braknie sektora. Trzeba będzie powiększać, no. Nowy stadion już niedługo, nie? Gol! Jedenasty gol! Jedenasty gol! A co gracie? Lidera. O lidera. Dacie radę? Damy. A z kim gracie? Z Siedlcami. Pogoń Siedlce. My nie lubimy Pogoń Siedlce. Nikt nie lubi Pogoń Siedlce. Aha. Dlaczego? Ty się pytasz dlaczego? Zepsuli nam urodziny. To był wtedy, jubileusz. Jubileusz. Dobra, to jest. Będzie następny. Będzie następny. Za dwa lata właśnie stulecie. To może nie chcemy grać z Pogoń Siedlce. Będzie Szczecin. Jedno z Pogoń Siedlce. Oby, oby, no, Szczecin jak tak leży. Co, jak chodzi do widzi? No dobrze to wygląda. Dobrze, ale nie mówmy chłop, już z niczym było fajnie po pierwszej połowie i... Nie może tylu brakuje. Koncentracja. Zatem mamy taki nawyk, że... Nawyk. Tak to wygląda, że gramy jedną połowę dobrze, a drugą gorzej. Trzeba to zrównoważyć. No dokładnie. Dzień dobry panie Bogdanie, jak wrażenia po pierwszej połowie? No szkoda, że nie było 2-0, ale dobrze, że jest 1-0, jak się skończy 2-0, to musimy przejść drugą bramkę, bo nie możemy tracić bramek w ostatnich minutach. To prawda, oby tak było. To życzę udanej drugiej połowy. Kurczę, jak miło widzieć. Cześć. Witam, jak cześć, tam, witam. Jak tam? Na stare śmieci trzeba podrobić. No super, jak, sentymentalnie? Jak zwykle, nie? A jak po pierwszej połowie wrażenia? Znaczy ja jestem zadowolony, że na razie szczęście przynoszę. Mam nadzieję, że w drugiej połowie tak również. Oby tak do końca, bo te dwie połowy są gorsze. To na tym mi najbardziej zależy. Simon, ja widzę, że ładowanie akumulatorów, ja? No, bo wy też był. Będziemy zrobić i teraz flagowisko, muszą być siła, wiesz? Aha, flagowisko. Jak tam Marcelowi się podoba?
super. No ja jestem. Zadowolony? Super. Super, widzę bluza zelany, brawo. Skąd bluzę złapał taką? Od kolegów dostałem. Od kolegów dostałeś, super. No to gratuluję, gratuluję. Nie da, nie, za niedługo gramy zelaną. Piątka! Piątka, dawaj piątkę. Jedziecie? Super. Ci zapomniał pogratulować nowego sprzętu. Dziękuję bardzo. Jak się sprawuje? Bardzo dobrze. Wszystko w porządku? Wszystko w porządku. Poteczki fajne. Poteczki fajne. Sektor dzieci pełny. W wyniku pilnujesz? W wyniku pilnuję oczywiście, także... Bardzo fajnie. Tak jak zawsze. A powiedz mi, w czym on jest lepszy od tamtego? Przede wszystkim jakość zdjęć, czas lotu, więc mogę więcej zdjęć tych porobić. Więcej czujników, więc nie wpadnę na świeczkę naszą stadionową. Także same korzyści. Same plusy, bardzo dobrze. Plusy. No to niech służy, nie? Niech służy, jak najbardziej. Tego, jak ci się podoba? Bo widzę, uśmiechnięty jesteś. No bo fajnie jest na tym meczu, bo już drugi raz jestem. Drugi raz? Tak, super. Ze skończanką. A kiedy? Z bratem mogę. Brat to jest, tak? No. Brat mówi, że jest na drugim meczu. Ja jestem na 7 albo 8. A kiedy był pierwszy? 15-16, runda mistrzowska z Piastem. O, to ty tak dokładnie pamiętasz wszystko, brawo, no, brawo. 0-3 dostaliśmy. 0-3 dostaliśmy, nie fajnie, nie fajnie. A wy dziewczyny jak tam? Jak wam się podoba? No, nawet to jest mój pierwszy mecz. Pierwszy mecz, widzę, masz za przodu Janów bluzę. Trenuję hokeja. Trenujesz hokeja? Super. Twój drugi? A jaki był pierwszy, kiedy byłaś? Na ostatnim czy wcześniej jeszcze? Wcześniej. Nie pamiętasz, jaki to był mecz? Tak w ogóle dzisiaj byłam też na treningu. Dzisiaj mieliśmy, codziennie mamy treningi. I codziennie trenujesz? Znaczy nie codziennie dam radę. Aha, rozumiem. No też szkoła, obowiązki inne, tak? No, czasami nie zdążę, czasami... No, moja mama pracuje do 17, więc nie zawsze się wyrobię. Ale to dobrze, że trenujesz. Sport to zdrowie. Mi się tutaj bardzo podoba, bo tutaj się dzieci bawią na dole, a na hokeju jest tak, że się bawią u góry. U góry, no bo na dole wiadomo, nie? Na dole zimno i lód i wszystko. Tak. Ja jestem na trzecim. Na trzecim jednak. Bo my zapomniałaś o jednym meczu, tak? Kto ci podpowiedział? Tata. Tata podpowiedział, dobrze, tata. Ostrzec. No a teraz kończy się to tak, jak właściwie od kilku minut można się było tego spodziewać. Nie trzeba było wiedzieć.